Dzisiaj przed Wami film z bardzo ciężkiej kampanii Burgundią, nie Brandenburgią. Moim celem będzie w 50 lat, bo zazwyczaj tyle przeżywa ten książę, zdobyć te terytoria dla Burgundii za darmo. Bonusowo dowiecie się, jak zdobyć to osiągnięcie. Wiązać się to będzie z bardzo trudnym wyborem, w którym będę musiał zdecydować o losach tej młodej księżniczki burgundzkiej. Początkowa sytuacja Burgundii nie jest łatwa, ponieważ ten kraj jest otoczony przez trzech bardzo potężnych wrogów i w zasadzie będę musiał stoczyć wojny z każdym z nich. Największym wrogiem Burgundii jest jednak jej następca tronu. Nie będę mógł się go pozbyć, ponieważ będzie mi potrzebne, żeby żył on jak najdłużej. Na szczęście z pomocą przychodzi mi bardzo mocna burgundzka forma rządów, dzięki której będę mógł zawrzeć dużo sojuszy, które pomogą mi w tych wojnach. Burgundia też może stworzyć pewien kraj, którego obecnie tutaj nie ma na liście, ale pokażę Wam, jak go odblokować. Wcześniej jednak, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zmienię się w ten kraj, jak i w ten kraj, żeby ostatecznie stać się właśnie tym ukrytym. Zaciekawieni? Iron Man, gramy! Tylko może wcześniej wpalić je na nebę w celu zobaczenia najnowszych promocji. Teraz na topie są gry z uniwersum Warhammera. Bardzo dużo ofert w najlepszych cenach, polecam Lukas, linki w opisie. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Burgundię od razu muszę przygotować do dwóch nadchodzących wojen. Z Francją to będzie potencjalnie cięższa wojna i księstwem Prowansji, gdzie liczę na pewną okazję. Jednocześnie też muszę myśleć o przyszłości i etapie drugim mojego planu. Dlatego zacząłem od sojuszy z Kastylią, ponieważ Kastylia ma na rywalu Francję i najprawdopodobniej nam pomoże w wojnie z nimi. Królestwem Aragonu, tutaj nie ukrywam, mam szczęście. Aragon ma na rywalu Francję, jak i Anglię, a nie ma Hiszpanii. Co okej, muszę przyznać, rzadko się zdarza. Trzeci sojusz zawieram z Czechami. Z tego powodu, że Czechy są wrogiem Austrii, a czwarty sojusz leci do papiestwa. Dlatego, żeby wykonać tą misję. Nie przejmowałem się nadmiarem relacji, bo ten problem rozwiązałem, dając odpowiednie przywileje. Zwłaszcza Strong Duchess u szlachty, a u reszty stanów biorę na następujące przywileje. Wykonałem też misję na tańszego doradcę militarnego dzięki sztuczce na manpower. Nie wziąłem też przywilejów na dodatkowe Monarchy Points, ponieważ chciałem wykonać jak najszybciej tą misję. Zatrudniam tańszego burgundzkiego doradcę administracyjnego, od razu podnoszę go na drugi poziom. Doradcę dyplomatycznego to jednak mistrza szpiegów będę tutaj potrzebował najbardziej i biorę mojego tańszego doradcę militarnego z misji. Też podnoszę go na drugi poziom. Kto bogatemu zabroni? Skupienia mojego dworu na razie nie zmieniałem, ponieważ planowałem to zrobić dopiero po śmierci mojego epickiego księcia. Planuję się skupić na działaniach dyplomatycznych potem jakby co. Wykonuję też od razu moją misję na podporządkowanie sobie wasali, dzięki czemu dostaję roszczenia terytorialne tutaj do regionu Lorraine, na czym mi bardzo zależy. I powiem szczerze, w tym momencie liczę też na duże szczęście w przeciągu najbliższych kilku miesięcy. Papież ekskomunikuje księcia Prowansji lub księcia Sabaudi, najczęściej któregoś z nich. Z tego co widzę, książę Prowansji chyba bardziej podpadł papieżowi. Nie ogłaszałem jeszcze rywali, bo miałem w pamięci to, że te kraje wtedy często zawierają między sobą sojusze. A niestety Austria i Francja jakoś w tej rozgrywce bardzo się lubiły. Do Francji wysłałem szpiega, żeby budował siatkę szpiegowską, a drugi dyplomata zajmował się zawieraniem royal mariaży z każdym z krajów, gdzie miałem już sojusz. Tej ekskomuniki to ja się nie spodziewałem. I to jest najgorsza, jaka mogłaby być, bo mi się w ogóle nie przyda. No niestety czeka mnie normalna wojna z Prowansją. Mój władca nie będzie generałem, bo gdy król dowodzi, to wiecie, ma zbyt duże szanse, by dostać przypadkową strzałę. Dlatego zadowoliłem się gorszym dowódcą. Wojna z Prowansją trwa, a królestwo Neapolu uzyskało wolność. Trochę za szybko w sumie. Dlatego, żeby przyspieszyć wojnę z Prowansją, ruszyłem moimi wojskami na jej terytorium w Lorraine. Tymczasem moi wasale ruszyli na podbój jej sojuszników. Na moje szczęście Francja też toczy wojnę o Maine. Powoduje to, że po pierwsze nie zawrze żadnych dodatkowych sojuszy, a Republika Genui nie jest jakimś ciężkim przeciwnikiem, a po drugie druga ekskomunika idzie do Sabaudi. Więc mam podwójnego pecha. Prowansja staje się moim wasalem w wyniku tej wojny, co generuje mi bardzo dużo punktów agresywnej ekspansji i zaraz wam powiem, jak sobie z tym poradzę. I podbicie Prowansji nie daje mi żadnych punktów power projection. Zapomniałem ustawić rywali. Przekombinowałem. Teraz muszę obrazić Anglię, nawet bardzo ją obrażam. I w sumie Francję też. I wszystko po to, żeby wykonać misję na angielski sojusz. To chyba dość specyficzne prowadzenie polityki zagranicznej. Nieważne. Czekałem z wykonaniem tej misji do tego momentu, bo chciałem zdobyć ten modyfikator. Przyspiesza on szybkość opadania agresywnej ekspansji. Obecnie są z prędkością 3 punktów rocznie, dlatego teraz zmieniam mojego doradcę dyplomatycznego. Zmieniam też politykę handlową mojego kraju w danym regionie handlowym. I będzie mi też zależało na tym, żeby zwiększać prestiż. Po podbiciu Prowansji moim kolejnym krokiem będzie zwiększenie jej poziomu rozwoju do 100 punktów, żeby móc wykonać tą prowansalską misję roszczenia króla René, która w zasadzie powoduje, że cały obszar Neapolu zdobywam praktycznie za darmo.
najlepiej zwiększyć ten poziom rozwoju, zdobywając prowincję od Francji. Chociaż tu musiałem się zastanowić, bo kusiło mnie wykorzystanie ekskomuniki władcy francuskiego. Mogłem zdobyć te 4 prowincje za 50% kosztów agresywnej ekspansji i potem niektóre z nich może przekazać Prowansji, lub mogę zrobić coś takiego. Od mojego wasala Nevers odebrać tą prowincję, co niesamowicie go wkurzy, ale mnie pozwoli wypuścić Szampanię. Księstwo Szampanii ma natomiast roszczenia do 4 terytoriów francuskich, a odbijanie prowincji dla waszych wasali kosztuje już tylko 25% agresywnej ekspansji. I w sumie będzie 6 takich prowincji. To chyba wiem, którą drogą pójdę. Tylko poczekam jeszcze, żeby moi dyplomaci przekonali Kastylię oraz Aragon, aby mnie wsparli w tej wojnie. Tymczasem wojska francuskie dzielnie wykrwawiają się w wojnie z Anglią. Po co aż tyle tych wojsk tutaj stoi? Jeszcze przed wojną niech odbędzie się turniej rycerski, co pozytywnie wpłynie na morale mojej armii. Rozwijam też 4. technologię militarną. W grudniu jeszcze udaje mi się wykonać tę misję, jak i rozdać dodatkowe przywileje na punkciki. I w zasadzie tak przygotowany wypowiadam wojnę Francji przy pomocy moich sojuszników, chociaż nie do końca będą mi tutaj potrzebni. Ale skoro mogę sobie ułatwić tą wojnę, to czemu mam nie korzystać z tego? Skupiam się na rozbijaniu pomniejszych armii francuskich i może żeby sobie to ułatwić, to zmniejszę prędkość, bo nie ogarniam, gdzie te armie biegają. I z tego, co widzę, wojska francuskie atakują południe mojego wasala Prowansji. I bardzo dobrze, bo tutaj przyjdzie zaraz Hiszpania, Królestwo Aragonu. I zobaczcie, jak na południu Francji wojska francuskie dostają łupnie od Kastylijczyków i Aragonu. I ja tymczasem na północy moim wojskiem zabezpieczam okupację tych prowincji. W sumie do tej wojny wezwałem też papieża. Może dzięki temu utrzyma się ekskomunika do końca. Siatkę szpiegowską wciąż buduję we Francji, bo to przyspiesza obleganie fortec. Jak i zmniejsza agresywną ekspansję, którą dostaje ten kraj, ale to chyba nikogo nie obchodzi. Na moje nieszczęście Anglia już zakończyła wojnę z Francją i niestety Anglia tą wojnę przegrała. Wykorzystuję moją przewagę technologiczną i rozbijam wojska francuskie, gdzie tylko mogę. Chociaż sama Francja odwiedza Rzym. I bardzo dobrze, wojska Aragonu przebiły się przez fortece na południu. Ja zdobyłem za to północne fortece, w tym i Paryż oczywiście. Tylko cenę za te zwycięstwa zapłaci chyba papiestwo. 404 dni oblegałem tą fortecę pierwszego poziomu, no niesamowite. Od razu potem ruszam na Genuę, a wojska Francji ruszają pod Paryż. Niestety też straciłem przewagę technologiczną. Dlatego, żeby szybciej zakończyć tą wojnę od Republiki Genui, biorę tylko wojenne reparacje. I zaraz potem mogę zawrzeć już pokój z Francją, w którym zdobywam te 4 prowincje dla Szampanii, a te 2 dla Prowansji. Zadłużam Francję, przez co może nie wykupi wybaczenia papieża i ekskomunika się utrzyma. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że porażka Francji nikogo nie obchodzi. No dobrze, więc teraz skoro pierwsza wojna z Francją została wygrana i dodatkowo Prowansja jest już pod moim panowaniem, mogę przejść do dalszej części mojego planu, który w zasadzie dotyczy dalszych działań przeciwko Francji, jak i wzmacnianiu Prowansji. Jak i spłaty całego mojego zadłużenia. Dlatego nieważne co robili wasi dyplomaci, w tym momencie przestają to robić i zaczynam poprawiać relacje z wasalami francuskimi, którzy najbardziej mnie lubią. Bo do wykonania tej misji potrzebuję 3 takich wasali, żeby mieli ze mną relacje powyżej 100 punktów. W międzyczasie Prowansja wykonała misję i dostała twarde kory na prowincjach Neapolu. Dlatego nawet się nie zastanawiam i od razu wypowiadam wojnę Neapolowi. Ogólnie warto jest się z tym spieszyć, póki Neapol nie ma mocnych sojuszy, lub nie podbije go Kastylia albo Aragon. Specjalnie też zacofuję się w technologii dyplomatycznej i gromadzę punkty, zamierzam potem je do czegoś wykorzystać. Najgorsze we wszystkim to jest dostać się do tego Neapolu, bo wiecie, floty nie mam za bardzo, więc muszę przejść drogę lądową, przez co wymaga ode mnie wzięcia bardzo dużo przejść. Kto by się spodziewał? A kiedy przejście już ja wezmę, no to moi wasale ruszą do wojny. Albo na wojnę. Ruszą na pewno na te wojska na Apolu, prawda? Tak, prawda, ruszyli na te wojska. A kiedy moi wasale już tutaj dotrą, to mogę cofnąć te wszystkie pozwolenia na przejścia. W końcu nie chcę zbyt długo przepłacać za te relacje dyplomatyczne. Jako, że od Sieny na razie totalnie nic nie chcę, więc zawieram z nią taki pokój, żeby dostać jak najwięcej pieniędzy oraz prestiżu. Prestiż jest modyfikatorem, który dawał mi naprawdę sporo fajnych innych rzeczy. Głównie jednak zależy mi na zmniejszonej agresywnej ekspansji oraz szybkim obniżaniu agresywnej ekspansji, którą już zdobędę. Po przedarciu się przez fortecę w Neapolu rozbijam ostatnie jego armię i ruszam z Carpe Siegem. Pierwsze rozwinięcie rządowe, jako że mamy pierwszą erę, biorę dodatkowe podatki. To mi osłabi również szlachtę. Okupację nad terytoriami oczywiście przekazuję
Prowansji, a całą Neapol mogę podbić w tej wojnie za tylko 16 punktów agresywnej ekspansji. A co lepsze, mogę to jeszcze zmniejszyć, bo jakiś czas temu wprowadziłem piątą technologię administracyjną, co pozwoli mi wybrać pierwsze idee dla mojego kraju. Nie te. Ciekawe, czy wiecie, dlaczego je miałem tutaj wybrane? Idee, które wybieram dla tego kraju, to chyba takie, których jeszcze nikt nie rekomendował, czyli szpiegowskie. Bardzo dobrą alternatywą są idee wpływu, bo ułatwiają utrzymanie lojalności waszych wasali. No ale to mnie nie interesuje, ja chcę dużo podbijać, a o lojalność wasali będę martwił się później. Od razu rozwijam idee szpiegowskie do drugiego poziomu, czyli teraz dostaję 12 punktów agresywnej ekspansji. Bardzo dobrze, dajcie mi też pieniążki. A propos lojalności wasali, chyba jednak mam z tym lekki problem. Nie będę jednak zużywał prestiżu do zwiększenia lojalności, tylko rozwijał prowincję moich wasali. A tego wasala to ja w zasadzie integruję, bo ma tylko jedną prowincję i zajmuje mi tylko miejsce. Po poprawieniu relacji ostatecznie musiałem jeszcze przekupić wasali francuskich, dzięki czemu cieszyłem się ich poparciem, a Francja straciła ich zaufanie i zobaczcie, dzięki temu każdy z wasali francuskich dostaje 50% Liberty Desire. Prowansja powiększona, wasale francuscy przestali być lojalni wobec Francji, więc teraz czas przejść do kolejnych działań, którymi mogłoby być już przejęcie tych wasali od Francji, jednak wcześniej muszę doprowadzić do upadku Imperium Świętego Romana i zdobyć Paryż, bo zapomniałem o tym w poprzedniej wojnie. Aby doprowadzić do upadku cesarstwa, najłatwiej jest po prostu zawrzeć sojusze ze wszystkimi elektorami i jakoś doprowadzić do wojny z Austrią. Na moje nieszczęście żaden z elektorów nie miał sojuszu z cesarzem, bo wtedy mógłbym olać takiego elektora po prostu. Nice. Miła niespodzianka. Musiałem uczynić Prowansję moją marchią, żeby była lojalniejsza i niestety zużyć prestiż. Niestety moje działania dyplomatyczne w tym momencie były bardzo kosztowne, bo musiałem zawrzeć bardzo dużo sojuszy. Bardzo mocny opór stawiał elektor brandenburski, ale na szczęście po chwili mi się to udaje i natychmiast wypowiadam wojnę Austrii, a do pomocy wezwałem Czechów. Jest to też dobry moment, żeby przejrzeć wszystkich elektorów i upewnić się, że są albo waszym sojusznikiem, albo w tym momencie toczą z wami wojnę. Jeśli tak nie jest, to wiecie co robić. Całą moją armię łączę w jedną i wysłam wprost na stolicę Austrii, do Wiednia. Po drodze może też pomogę Czechom. Na wszelki wypadek sięgnąłem też po tańsze pożyczki, ponieważ wojna z cesarzem może się przeciągać, poza tym wprowadzę też instytucje. A dzięki temu mam piąty poziom technologii militarnej i lepsze jednostki. Bez morali wbiłem się od razu w armię mojego wroga, którą doszczętnie zniszczyłem. Po co są morale teraz w tej grze? A tak na serio, nie róbcie tego w domu. Następnie ruszyłem na austriackie wojska pod Wiedniem, tu już tak łatwo nie było. Udało mi się też rozwinąć moją stolicę do 30 poziomu, jak i wiele państw pod Unią Personalną, więc pozostało mi już tylko upokorzyć Austrię w tej wojnie. Dzięki temu będę miał bardzo duży przyrost punktów splendoru, co pozwoli mi wziąć właśnie usprawiedliwienie moich wojen, jak i może rozpocząć złotą erę. Wojna z Austrią może ciężka nie jest, ale jest upierdliwa, bo jest dużo stolic do zdobycia. Dlaczego Austria nie ma sojuszu z Węgrami? Wiedeń również bardzo szybko padł, co w zasadzie pozwala mi wcisnąć guzik rozwiązania Imperium, co też robię natychmiastowo, daje mi to 200 punktów splendoru, zwiększa o 25 punktów Power Projection, ale co ważniejsze, daje mi 100 punktów prestiżu. Imperium nie istnieje i nie jest ono wam potrzebne do pewnego wydarzenia, które później wystąpi w Burgundii. Chyba. Mam taką nadzieję w każdym bądź razie. Na pewno Imperium nie jest potrzebne do wykonania tej ścieżki misji burgundzkich. Rozbicie Imperium było dla mnie ważne z kilku powodów. Po pierwsze, podbijanie księstw niemieckich generuje teraz mniej agresywnej ekspansji, jak i same Niemcy rozpoczną konsolidację. Lepiej jest mieć 3-4 większe księstwa niż 50 małych. O dziwo, łatwiej jest je wtedy podbić. I na moje szczęście w regionie Imperium dawnego mam bardzo małą agresywną ekspansję. Po rozwiązaniu Imperium natychmiast zrywam wszystkie niepotrzebne sojusze, przy czym pozostają mi dwie relacje ponad limit, bo musiałem zawrzeć dwa małżeństwa z rozsądku. Jest jednak spora szansa, że mój epicki książę niedługo umrze i wtedy się one zakończą. Moją armię musiałem cofnąć na terytorium Szampanii, żeby rozbić armię austriackie jak i ich sojuszników, bo niestety kiedy ja zdobywałem fortece w Austrii, oni zdobywali fortece w Szampanii. I coś bitniejsza się zrobiła ta armia austriacka. Aha, właśnie wzięli technologię czwartą. Podczas zawierania pokoju z Austrią dość kusiło mnie, żeby zawrzeć z nimi pokój na zasadach pokazu siły, jednak zdecydowałem się na upokorzenie i duże ilości pieniędzy od tego kraju. Bo jednym z kolejnych kroków będzie zwiększenie mojej ekonomii do ponad 100 golda inkomu.
ale to jeszcze długa droga przede mną. Teraz, kiedy Imperium Świętego Romana zostało już całkowicie poskładane, będę skupiał się teraz na moich działaniach przeciwko Francji. Na to jednak muszę czekać 5 lat, dlatego równocześnie będę starał się znaleźć jakiś przyczółek we Włoszech lub Wielkiej Brytanii. Na pewno pomoże mi w tym wybranie usprawiedliwienia moich wojen jako bonus z ery. I w sumie muszę też zacząć nadrabiać technologię dyplomatyczną, bo niestety im bardziej jestem w niej zacofany, tym ciężej utrzymać mi lojalność moich wasali. Tak, ziemię koronną też muszę zwiększyć, bo też im więcej je mam, tym bardziej lojalni są moi wasale. Chociaż tu dokładnie muszę mieć 30% ziemi koronnej. Trafiła się okazja zdobycia Lorraine w międzyczasie i mi władca umarł. Niech mu ziemia lekką będzie. Niestety obecny książę burgundzki najlepszym władcą to nie będzie i przez to, że musi długo żyć, zmienia moje nastawienie na działania dyplomatyczne. Tak czy siak, muszę się spieszyć od tego momentu, bo na dokończenie moich podbojów mam czas do momentu śmierci właśnie tego księcia. Potem będzie kryzys burgundzki, no i wiecie co. Ma 30 lat, więc jeszcze średnio 20-30 lat przed nim. Dokonam też pewnej roszady wśród moich sojuszy, zrywam sojusz z Aragonem, z Czechami, zawiążę natomiast ponownie sojusz z papiestwem, jak i nowy sojusz z Polską. A kiedy nadszedł moment na wojnę z Francją, okazało się, że król francuski wciąż jest ekskomunikowany. Więc mój plan się udał, mimo iż szczerze mówiąc o nim zapomniałem. Tą wojnę wykorzystam też do zdobycia prowincji od Szkocji. Wezwałem do tej wojny również Kastylię, a nuż ten władca umrze, bo zauważyłem, że jest dowódcą wojsk kastylijskich, przynajmniej tu przed chwilą był. Nie ukrywam, taka dodatkowa unia nad Kastylią fajnie by było. Niestety ta wojna początkowo to Siege Simulator, kto komu pierwszy fortece zdobędzie. I na szczęście trafił się bardzo dobry dowódca do zdobywania fortec. Udało mi się też w tej wojnie przewieźć bardzo łatwo moje wojska do Szkocji. I szczerze mówiąc, tutaj moim celem jest zdobycie jednej prowincji po to, żeby przygotować się oczywiście w dalszym etapie do ataku na Anglię. No dobrze, podbiję trochę więcej od Szkotów. Niestety w międzyczasie zmarł francuski władca, przez co niestety podbój francuskich prowincji jest droższy. Dlatego trochę zmieniłem mój plan i zająłem Francji większość fortec. Jednak nie zapomniałem o stolicy i zadłużeniu tego kraju. Wow, w międzyczasie stałem się królestwem. I teraz tak, Paryż musi być moją prowincją, tutaj niestety nie mogę jej nikomu przekazać, pozostałe prowincje przekazuję jednak moim wasalom. Po tej wojnie jest dobry moment, żeby przejąć od Francji wszystkich jej wasali. Tym bardziej, że zauważyłem, że nagle jeden zniknął wasal, a pozostałych Francja rozpoczyna integrowanie. Szczerze mówiąc, liczyłem trochę na to, że podbijają się nawzajem. Klikam tą misję i wasale stają się moi. Nie, będzie to kłopotliwe. Na szczęście mam wielu dyplomatów, dlatego ustawiam, żeby działali z moimi subjektami. Dlaczego to nie pojawiło się chwilę wcześniej? Od momentu przejęcia wasali francuskich nadszedł czas, żebym działał na kilku polach jednocześnie. A w zasadzie to na trzech kierunkach. I myślę, że sojusz z Imperium Osmańskim może się okazać tutaj bardzo przydatny. Na trzecim etapie reformy, tym razem biurokratycznej, pójdę w coś, czego zazwyczaj nie wybieram. Zazwyczaj brałbym rozwinięcie podatkowe, no ale mam przecież bardzo dużo wasali w tym momencie. Nawet bym powiedział, że bardzo dużo. Muszę jakoś dostać się do Włoszech i też potrzebuję pewnej kultury. Dlatego rozpoczynam inwazję na Sabaudię. I w sumie wykorzystam Kastylię w tej wojnie. Dzięki temu powinna zająć się Aragonem. Powiem szczerze, wojna z państwami włoskimi okazała się być trudniejsza niż planowałem, ponieważ jest tak dużo celów, to moi wasale się gubią. Mimo iż wyznaczam im cele. Maria Burgundzka. Nie, jeszcze nie umarła. Dlaczego tu jest trumna? Od tego momentu staje się dziedziczką burgundzkiego tronu. Od tego momentu Burgundia dostaje ukryty modyfikator, nie ma go ani tutaj, ani na tej liście, który obniża prawa do tronu następcy Charlesa. To nie musi być Maria w sumie. I teraz, kiedy nasz książę umrze, a następca tronu będzie miał niskie prawa do tronu, nastąpi kryzys burgundzki. Jeżeli nasz obecny władca umrze za wcześnie i roszczenia do tronu następcy będą wysokie, no to niestety kryzys burgundzki nie zajdzie. Ja bym się jednak tym nie martwił. Od Sabaudii biorę następujący pokój. Te prowincje, ponieważ znajduje się tutaj kultura, której potrzebuję, oraz wypuszczam Genewę, ponieważ w przyszłości chcę, żeby też Sabaudia przestała istnieć. Dla siebie zatrzymałem jedną prowincję, aby wysłać roszczenia w tym regionie. Następnie szykuję też roszczenie terytorialne do Genui. Będę potrzebował od nich tej jednej prowincji. Następnie przewożę moje wojska do Szkocji. I wiecie, co to oznacza. Tak, inwazje na Wyspy Brytyjskie. W sumie wykorzystam to, że Anglia ma pewne tutaj bunty, które okupują jej stolicę, przez co przejmę progres na jej oblegania. Aha, bo oni dopiero zaczęli. Mogłem poczekać. Od Anglii zdobywam 3 prowincje w zasadzie, jak i mnóstwo pieniędzy. Ten kraj to naprawdę świetny bank w okolicy. Swoją drogą, moja dziedziczka ma w tym momencie bardzo niskie już roszczenia do tronu. Przed kolejną wojną z Francją atakuje Królestwo Aragonu.
do którego miałem dużo roszczeń, ale równocześnie też atakuje Francję na roszczeniach moich wasali. W tej wojnie z ochotą pomogła mi Polska, jakimś dziwnym trafem. O ile Francja bardzo szybko znalazła się pod moją całkowitą okupacją, o tyle niestety, jeżeli idzie o Aragon, to tutaj stoję na fortecach. Od Francji biorę następujące prowincje, liczę na to, że Hiszpania po prostu weźmie tylko tą jedną. Niestety to już jest ten moment, w którym muszę liczyć się z dużą koalicją, chociaż i tak to znacznie opóźniłem. Trochę miałem pecha i wciąż nie udało mi się zostać papieżem. Koalicja, yeah! Od Królestwa Aragonu zdobywam tą jedną prowincję, wyspę, oraz tą wyspę, zwaną Maltą. Lojalność moich wasali staje się powoli bardzo kłopotliwa. Dlatego też wziąłem taki pokój, w którym mogę teraz przekazać im trochę ziemi. Popełniłem też błąd, że nie wykorzystałem moich dyplomatów, żeby w międzyczasie poprawiali relacje nie tylko z moimi wasalami, ale też i z moimi sąsiadami. Wtedy koalicja raczej by się nie zawiązała. Trochę szczęścia mi dopisało, bo okazało się, że Hiszpania podbiła tylko jedną prowincję i dodatkowo wypuściła kilka księstw z Francji, które natychmiast zamierzam podbić. Bardzo ciekawe. Węgry wypowiedziały wojnę Austrii o ustanowienie Unii nad nią. Okej, kiedy to się stało? Oto dowód na to, że opłaca się poprawiać relacje, bo kraje wychodzą z koalicji, co niekoniecznie dobrze się dla nich skończy. Francji pozostały tylko 4 prowincje i tych nie podbijam, bo potrzebuję słabej Francji. Na moje szczęście koalicja zaczyna się rozwiązywać, dlatego że chcę podbić kraje, które korzystają z handlu w English Channel. A na nieszczęście Anglii ona z większością z tych krajów ma sojusz. Dlatego zrobiłem coś takiego, wypowiedziałem pierwszą wojnę i następnie Anglię z tej wojny wyjąłem za pieniądze. Potem wypowiedziałem drugą wojnę i ponownie wyjmuję Anglię za pieniądze i wojnę reparacje. Długo jej nie będę atakował. Muszę przyznać, że wasale sobie radzą całkiem nieźle w niszczeniu moich przeciwników. Dlatego w nagrodę przekazałem dosłownie wszystkie księstwa poniemieckie. Na ten moment wykonałem jakieś 90% mojego planu, bo jedyne prowincje, których nie podbiłem, a ich potrzebowałem, to Brytania. Więc wchodzę teraz w taką fazę nudną, muszę czekać na śmierć mojego władcy oraz rozwijać technologię. Zwiększam też zaufanie moich sojuszników, to może się okazać przydatne w najbliższym czasie. I cały plan w... A miało być nudno. Więc teraz musiałem się upewnić, że wszystkie prowincje, które niedawno podbiłem, zostały już przyłączone przez moich wasali. Nadszedł moment na coś, na co bardzo długo czekałem. I przy okazji odliczyłem tron Flandrii. Jak miło, na tron jednak weszła Maria. A to prowadzi do kryzysu sukcesji burgundzkiej, w której mamy kilka wyborów. Możemy powstać jako niezależny kraj i sobie poradzić z tymi wszystkimi wasalami. Wiem, to fajnie wygląda kolorowo. Możemy wpaść pod unię personalną z Hiszpanią. Nie. Albo możemy wpaść pod unię personalną z Francją, która jest słaba i właśnie dlatego pozostawiłem jej kilka prowincji. Tylko Francja ma beznadziejną królową. Ach, kiedy wpadam pod unię personalną, dziedziczę wszystkie terytoria. Wszystkie. To znaczy, nie do końca wszystkie terytoria, tylko terytoria tych wasali, których stolica znajdowała się w regionie Francji. W tym regionie, a i plus unie personalne. Tylko branie tej drogi właśnie uśmierciło tą młodą dziewczynę. Jak się z tym czujecie? Jedynym minusem tego rozwiązania, które właśnie wybrałem, jest to, że nie mam królowej o imieniu Maria. I szczerze mówiąc, zdobycie tego osiągnięcia jest dalej możliwe, wystarczy, że potem narodzi nam się dowolna królowa, której nadamy to imię. A drugim gigantycznym plusem, o którym wam nie mówiłem, jest to, że teraz koalicja przeciwko mnie przestała istnieć. Więc mogę mieć teraz kilkanaście lat spokoju i przygotować mój kraj do utworzenia Sardynii Piedmont. Dlatego ten region uczynię moim statem, przenoszę tutaj moją stolicę, przy okazji wykonam wszystkie misje, które mogę i ogarniam wszystkie problemy, które mam. Zwłaszcza te gospodarcze, bo jestem na naprawdę sporym minusie. Dlatego też potrzebowałem tych pieniędzy z Anglii. Nowych prowincji niestety nie mogę jeszcze na ten moment uczynić moim statem, żeby już dobrze zarabiać. Palę też poziom rozwoju wszystkich moich burgundzkich prowincji. Dzięki temu mogę uczynić kulturę Piedmontes moją główną. Niestety teraz przez to straciłem moją formę rządów, ale i tak do niej wrócę. Tylko wcześniej utworzę Sardynię Piedmont. A do tego potrzebuję być niepodległy oraz mieć 10. technologię administracyjną. W teorii właśnie Francja odziedziczyła wszystkie moje terytoria. Nie no, jaka jest szansa na to wydarzenie? Ja chciałem teraz 20 lat siedzieć pod Francją. Ale, że jestem graczem, no to teraz wojna o niepodległość. Przynajmniej na tron wszedł mi naprawdę dobry władca Filip IV. Tylko niestety cały mój plan przeciwko koalicji właśnie bombki strzeliły i muszę teraz działać bardzo szybko.
tym gorzej, że ja potrzebuję jeszcze 4 prowincji. Wojna z Francją była naprawdę błyskawiczna, odzyskuję wolność i podbijam Francję. I teraz skoro odzyskałem niepodległość, no to muszę przystąpić do kolejnego etapu mojego planu, czyli przetrwać, przygotować się na wojnę koalicyjną lub jej zapobiec. A z tym może być problem, bo potencjalna koalicja jest gigantyczna. Dlatego teraz jak najszybciej odnawiam wszystkie moje stare sojusze z Imperium Osmańskim, Polska, Hiszpania. Właśnie dlatego zwiększałem te punkty zaufania wcześniej. Wykonam też tę misję, póki mogę. Wojna! Niestety, mimo moich najszczerszych chęci, nie zapobiegłem wojnie koalicyjnej. Może to nie wygląda źle? Niestety, koalicja ma troszeczkę większe siły. Chociaż może ta wojna to niekoniecznie coś złego, postaram się to wykorzystać. Muszę zapobiec mojemu bankructwu, bo wciąż nie zarabiam. Najgorsze jest to, że mógłbym być już potężnym państwem, które poradziłoby sobie bez problemu z tą koalicją, ale nie mogę, bo to jest najłatwiejszy sposób na uczynienie ponownie burgundzkiej kultury dominującą w moim kraju bez wydawania tysięcy punktów administracyjnych potem. Dlatego będę walczył o przeżycie, skupiając się głównie na niszczeniu pomniejszych armii moich przeciwników. Co w zasadzie daje mi na razie prowadzenie w tej wojnie. W sumie Złota Era może okazać się przydatna teraz dla mnie i to nawet bardzo. Docelowo chciałem ją wziąć dopiero po utworzeniu Francji. Nie wiem, czemu przeciwnik to robi, ale po prostu ładnie mi się wystawia w tej wojnie. Niszczę kolejne armie, bitwa za bitwą, wbijam się w moje fortece i za każdym razem niszczę dosłownie wszystko. Nawet dużo większe armie? Co tu się dzieje? I po kilkunastu takich wygranych bitwach, po niecałych 2 latach takiej wojny, jestem w stanie zawrzeć już biały pokój, co w zasadzie też robię. Było w sumie znacznie łatwiej niż myślałem. Po wygraniu tej wojny koalicyjnej jednak wciąż nie czuję się bezpieczny. Dlatego skupię się na budowaniu zaufania z moimi sojusznikami. Zwłaszcza z Hiszpanią. Muszę jakoś przetrwać do 10 poziomu technologii administracyjnej. Dlatego też jestem zmuszony wciąż atakować Anglię, by nie weszła w potencjalną koalicję. Anglia przynajmniej odbije mi te dawne moje terytoria szkockie, które są obecnie pod okupacją. Dokładnie to ja będę musiał jeszcze przeżyć około 12 lat. No ale przynajmniej chwilowo rozwiązałem moje problemy z ekonomią, nawet zarabiam, mimo iż naprawdę większość mojego kraju nie jest ostatowana. Wysunąłem też roszczenia do Brytanii, bo do księstw niemieckich roszczenia już mam. Zwiększam cały czas zaufanie. Rozpocząłem też prowadzenie instytucji w moim kraju. Nabyłem kolonializm od papieża. Niestety pojawił się następca tronu kastylijskiego. Liczyłem na Unię. Rok 1509 oznacza to, że zostało mi już tylko pół roku pokoju. Armie w górę, forty w górę. Oh shit, here we go again. Rozpocznę swój okres przetrwania od wojny z Brytanią i kilkoma księstwami niemieckimi. I zobaczcie, rok po narodzinach tego typa Izabela umarła. Co za pech, 4 księstwa podbiłem, a podbicie Brytanii, szczerze mówiąc, nie pogorszy mojej sytuacji. I następnie z tych terytoriów tworzy wasala. I powiem szczerze, tak patrząc za moją linię fortów, to ja chyba mam taką małą, dużą linię Maginota. Po wprowadzeniu instytucji, okres, który muszę przeżyć, uległ skróceniu o jakieś 2 lata. Na razie koalicja jeszcze mi nie wypowiedziała wojny, chociaż jest utworzona i czeka na mnie. Tak, miło. Buduję teraz też bardzo dużo manufaktur, potrzebuję łącznie ich 12. I teraz po przyłączeniu księstw tych niemieckich, mogę wykonać tą misję na utworzenie tajemniczego państwa, którego w sumie nazwę widać. Od razu. Ale to jeszcze nie moment na kliknięcie tej misji. W roku 1517, mógłbym już kliknąć tą technologię, ale i tak nie ma to sensu, bo Dania zawołała mnie do niepotrzebnej wojny. Mam nadzieję, że koalicja mi nie wybuchnie przez to. Zresztą i tak muszę poczekać na zbudowanie tych farm. Naprawdę? Teraz Polska? W sumie teraz to już Rzeczpospolita. Więc teraz trzeba jak najszybciej rozbić moskiewskie wojska, dać wygrać Polsce i w sumie zakończę tą wojnę wcześniej, co wkurzy Rzeczpospolitą, ale i tak cieszę się u niej dużym zaufaniem. Więc teraz, kiedy mam 10 poziom technologii, zbudowałem trochę więcej niż 12 manufaktur. Wykonuję teraz tą misję, ale nic tutaj nie klikam. Po pierwsze, rozwinięcie pozwala mi właśnie stworzyć nowy kraj Lotaryngię i chcę sobie to zostawić. Mam teraz 3 miesiące, żeby wykonać tę misję. Lub dostaję prestiż, co jest mech. Wcześniej jednak tworzę Sardynię Piedmont, przy czym zdecydowanie chcę nowe tradycje i ambicje, bo Sardynia Piedmont ma jednak jedne z lepszych idei w tej grze. I szczerze mówiąc, będę się zastanawiał pomiędzy tymi ideami, a ideami Lotaryngii. Ale co ważniejsze, to chodzi mi tutaj o wykonanie misji Sardynii Piedmont i zwłaszcza tej ścieżki. To w sumie jest nieważne, tutaj też dostajemy jakieś tam małe pierdółki. I teraz muszę zwiększyć mój income, bo dostanę dzięki temu administrative efficiency. Powinien taki być income w momencie, kiedy dodam wszystko do state'ów, tylko wcześniej biorę, zmieniam moją kulturę z powrotem na burgundzką. A to pozwoli mi za chwilę stworzyć również Francję. Dodaję wszystkie moje prowincje do Stanów, co jest super ważne, ręcznie koruję w pierwszej kolejności Paryż, inaczej nie będę mógł stworzyć Francji.
To, co najbardziej mnie tutaj dziwi, że mam tutaj kolejne misje, które zmniejszają mi agresywną ekspansję. Zmieniam reformę trzeciego poziomu. Co prawda szkoda to robić, ale potrzebuję zarabiać więcej. Czynię też mój kraj imperium? Teraz musi minąć miesiąc i zarabiam ledwo mniej. Zmniejszam wszędzie autonomię, gdzie mogę. Oraz rozdaję wszędzie edykt na zwiększone podatki. Co mi daje 140 golda total income'u. Dania, ty sobie jeszcze też poczekasz. Znowu mi się koalicja zawiązuje. Ale mogę wykonać teraz tą misję. 5 punktów administrative efficiency. I to właśnie ta misja była moim głównym celem w tworzeniu Sardynii Piedmont. Teraz tworzę Francję. Idee francuskie znacie i wiecie, że nie są lepsze od tych, które mamy obecnie. No ale mogę wykonać wszystkie moje misje, które tutaj mam. Gdzie znowu dostaję zmniejszoną agresywną ekspansję. I naprawdę brakuje mi tej jednej prowincji, żeby wykonać całą tą ścieżkę. Nie! A to było tyle zmniejszenia agresywnej ekspansji. Jedna prowincja. Nie mogę w to uwierzyć. No trudno, bo on został popełniony. No chyba, że ja mogę mieć to otwarte cały czas. Czekajcie. Niestety nie. Dlatego biorę tak czy siak lotaryngiańskie tradycje i ambicje. I w sumie sami zdecydujcie, które idee są lepsze do prowadzenia dalszych działań wojennych. I powiem szczerze, chyba lepsze są lotaryngi. Samo utworzenie lotaryngi, która jest endtagiem, zwiększa nam drzewko misji, które nie umywa się do drzewka francuskiego niestety. Jednak daje nam możliwość pozyskania kolejnych 5% administrative efficiency. A to jest jeden z najważniejszych modyfikatorów do podboju. Pozostały też wszystkie bonusy z misji, które wziąłem przed chwilą, które teraz wykorzystywałbym zdobywając dalej te prowincje dzięki tym roszczeniom. Teraz lotaryngią będę mógł wystawić potężne armie, całkiem niezły przyrost manpowera, który pewnie bym podwoił niedługo, super potężne idee narodowe i co najważniejsze, ten kraj zaczyna już zarabiać. Chociaż zarabiam nie tak dużo jak na tej Rzeczpospolitej utworzonej z Litwy, która w 1550 ma już hegemona ekonomicznego. Polecam zobaczyć ten odcinek. Witam też dwóch nowych wspierających, Złośliwą Wronę oraz Lechu. Zapraszam oczywiście wszystkich moich wspierających na Discorda, jeżeli chcą ze mną porozmawiać. Na Discordzie znajduje się też save z tej kampanii, jak i wszystkich poprzednich.